Dzień drugi naszego wielkopostnego wyzwania, więc zobaczmy, co dzisiaj kryje się pod naszą zdrapką. Mówi nam ona: zrób dla siebie coś dobrego. Myślę, że takie zrobienie dla siebie czegoś dobrego wcale nie musi oznaczać jednostronnej korzyści tylko i wyłącznie dla naszego ciała, ale może mieć za sobą jeszcze jakąś inną. No i co powiecie na to, żeby na przykład zamiast windy pójść na górę schodami? Na pewno to będzie zdrowsze dla naszego ciała, a kto wie, może na górze będzie nas czekała jakaś nagroda. Za to na pewno to będzie jakieś wyrzeczenie, a to się w Wielkim Poście liczy. Dziękujemy.